Tak. Tu jest kilka pytań na czacie, które postaramy się odpowiedzieć i może ja po prostu będę odczytywał. Na przykład tu jest od pani Joanny pytanie, gdzie można wpisać intencje przy pracy z aurą, jak dobierać czas w chwili? To istotne. Tu jest. Natomiast w intencji z aurą między pierwszą a drugą analizą jest miejsce, chyba że jeśli udostępnię ekran, to pokażę. Mhm. Ale jak robi się pierwszą a drugą analizę, to wtedy zobaczymy, a tu jest mój iPhone, zobaczymy, czy się to połączy. Mamy tyle czasu. Żeby to udostępnić. No dobrze, to ekran się sklonował, tylko pytanie, jak szybko się chwili połączy. Jeśli nam się szybko chwili połączy, to pokażę, bo jest analiza pierwotna i analiza wtórna i między pierwszą a wtórną i w każdym zapisie jest taki długopisik na dole. Tam można dopisywać te intencje. Długość w zależności od tego, jaką mamy sytuację. Czy mamy ostry stan, coś, co nas dopadło teraz, to robimy krótkie listy, ale 6-8 razy już jest analiza aury. Weźmiemy, zobaczymy moją, żeby nie było, że czyjąś. Zapisywanie aury. I teraz tu jest analiza słupkowa. Tak? Moja głowa odleciała. Resztę energii, jak widać. I teraz, jeśli ja bym chciała sobie głowę teraz tylko zrobić, to zrobię, rozpocznij analizę i tu w tym momencie moja aura jest silna i stabilna i już mogę dopisać, tak? Moja głowa jest uzdrowiona. Na przykład. I dobrze. I teraz jeszcze. I teraz mogę zrobić powtórną analizę. I teraz mam jeszcze dalej możliwość wpisania do każdego długopisika, że tak powiem tu na dole, mogę dopisać stan pożądany. Tu mogę dopisać do każdego długopisika, nie wiem, czy to widać. Również mogę dopisać działania, dodaj ręcznie i mogę tu dopisać intencje, więc miejsc na dopisanie intencji jest bardzo wiele. Tu mam wibrowanie, ustalam sobie czas. Ja teraz zrobię to szybko, żeby tylko pokazać Państwu, że to się pokaże potem w listach, czyli w tej chwili harmonizuję czakrę korony, bo taką jedną zaznaczyłam. I teraz ja to mam w listach. O, jeszcze się nie przełączyło, u mnie się przełączyło w listach. I tu Krystyna Madej zaraz wolniej to działa. Tu pojawia się lista, więc ja już nie muszę drugi raz robić analizy, tylko mogę od razu tę listę wibrować. Tak? Czy to wystarczy? Myślę, że tak. I to już właściwie jest to drugie pytanie, bo dotyczyło, gdzie pisze się intencje, czyli to tak naprawdę pokrywa się z pierwszym pytaniem, gdzie można wpisać intencje. Jeśli więcej pytań nie ma, kochani, zapraszam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, Krysiu, za dzisiejszy wykład. A tu jeszcze, co oznaczają procenty i minusy przy numerach? No tak, to tutaj jest wejście w slajdy, które ja dzisiaj
niestety zrobiłam ukryj, bo to wymaga innego wyjaśnienia. Pani, ja polecam nagrania, które są dostępne z wykładów, z webinarów, które były wcześniej na temat analizy rezonansu. One są dostępne też na naszej grupie. To nagranie też będzie dostępne oczywiście, ale są nagrania z poprzednich wykładów, gdzie Krysia mówiła o analizie rezonansu i też o właśnie tych wszystkich niuansach związanych z plusami, minusami, literkami, cyferkami. Tak, bo to wymaga dłuższego wyjaśnienia, więc w tej chwili... Mamy już godzinę 22:10, więc jesteśmy już ponad 2 godziny, więc nie będziemy, mieliśmy to webinar jakby na 2 godziny zaplanowany. Jutro jest spotkanie, wrzuciłem link na czacie, jest link do jutrzejszego spotkania z tłumaczeniem po polsku. Więc ci wszyscy, którzy chcą, nie znając języka, uczestniczyć w wykładzie Markusa Szmikę, Martina Wittmana, bo szczególnie również polecam, bo to jest główny technolog firmy, który zajmuje się od strony właśnie produktowej, samym urządzeniem. Także Christian Halper będzie dostępny jutro na tym wydarzeniu o 15:00. Polecam, serdecznie zapraszam, wstęp wolny i wystarczy zalogować się na tym linku klik meetingowym, które jest w czacie. Czyli jeszcze raz przypomnę, jest tutaj o godzinie 9:48, wrzuciłem link do wydarzenia jutro o 15:00. I to z naszej strony dzisiaj, z naszego studia tyle. Myślę, że wyczerpaliśmy, tak mówię, esencjonalnie dzisiejszy temat. Trochę tego, a